Miłośnicy tenisa ziemnego w czarnym zakończyli trzecią edycję Ligi Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Czarnego. Pan Andrzej Popowniak i pan Marek Chmielewski byli organizatorami turnieju. Prowadzimy tutaj Ligę Tenisa Ziemnego w Czarnym, to jest trzecia edycja o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czarne. Jestem wspólnie z Andrzejem Popowniakiem organizatorem tej ligi. W pierwszej edycji było nas 14, w drugiej edycji 19 i teraz trzecia edycja jest 20. W tej chwili jest rozgrywany finał ligi. Spotkali się zawodnicy, którzy nie doznali porażki w fazie zasadniczej, Marcin Rusinek oraz Jakub Chmielewski. System rozgrywek jest tak przeprowadzony, że każdy z każdym musi zagrać mecz. Do dwóch wygranych setów. Marcin Rusinek jest dosyć, że tak powiem, utytułowanym zawodnikiem, ponieważ gra w reprezentacji zakładu karnego w Czarnym. My wchodzimy jako zakład karny w Czarnym w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej Koszalin. Wcześniej co roku odbywały się Mistrzostwa Polski Służby Więziennej. Jako drużyna z Koszalina zawsze meldowaliśmy się w pierwszej trójce. Ponadto Marcin Rusinek zdobył w parze ze Sławomirem Gacą ze Szczecinka tytuł Mistrza Polski w zeszłym roku. Jakub Chmielewski również to nie jest zawodnik, że tak powiem, z niższej półki, ponieważ od zeszłego roku zaczął studia na Politechnice Poznańskiej i jest w klubie Politechnika Poznańska. Wydaje mi się, że szanse oceniłbym 50 na 50. Marcin to jest doświadczony zawodnik, dysponuje większą siłą od Jakuba. Jakub z kolei to jest młody zawodnik, aczkolwiek uważam, że jest trochę lepiej wyszkolony technicznie. Młodzi garną się do tenisa. Jest tutaj trener ze Szczecinka, który przyjeżdża, udziela lekcji młodym adeptom sztuki tenisa, aczkolwiek w lidze jeszcze się nie pojawili. Najstarszym zawodnikiem ligi, tu mogę się pomylić, ale najprawdopodobniej jest pan Zbyszek Rusin. A najmłodszym będzie Jakub Chmielewski. Dzięki uprzejmości dyrektora zakładu karnego w Czarnym możemy korzystać z kortów zakładu darmowo. Także mamy super sprawę, ponieważ no, nie musimy uiścić żadnej opłaty. Darmowo sobie gramy i dyrektor też jest zadowolony, ponieważ dużo funkcjonariuszy też gra w naszej lidze. Dyrektor jest zadowolony, że nie siedzimy, że tak powiem, tylko w domu po pracy, tylko uprawiamy sport. Mecz finałowy rozegrali pan Jakub Chmielewski i pan Marcin Rusinek, zaś w klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zdobył pan Jakub Chmielewski, drugie pan Marcin Rusinek, zaś trzecie pan Konrad Kopczak.